Witam serdecznie. Tu Adam Jurkiewicz, firma Abix. W tym samouczku chciałbym pokazać Państwu menadżer plików. Ponieważ bardzo często zdarza mi się, że rozmawiając z ludźmi słyszę, jak w tym systemie Linux skopiować pliki, jak tutaj w ogóle tymi plikami się posługiwać, co i jak tutaj zrobić. Więc pomyślałem sobie, że ta lekcja się przyda każdemu. Dobrze, jak uruchomić menadżer plików? Przede wszystkim w szkolnym remiksie Ubuntu, tutaj na dole w pasku uruchamiania mamy taką ikonkę pliki. Najeżdżam i jeden raz po prostu klikam. W tym momencie uruchomi nam się menadżer plików. I cóż tutaj mamy? Ja teraz go troszkę zmniejszę, troszkę go powiększę. O! Mamy tutaj takie części. Po lewej stronie urządzenia oraz komputer i sieć. Po prawej stronie katalog domowy. Tutaj jedno bardzo ważne słowo wyjaśnienia. Jak zapewne zauważycie, a część z Was po prostu o tym wie, w systemach operacyjnych Linux nie ma liter dysków. Jest to zupełnie inaczej niż w Windowsach. W Windowsach wiemy, że jest dysk C, dysk D, potrafi być dysk E i inne litery. Otóż w Linuxie tego nie ma. W Linuxie dyski reprezentowane są przez urządzenia bądź też przez system plików ogólny w komputerze. To za chwileczkę jeszcze pokażę dokładnie, kiedy przejdziemy do kopiowania. Natomiast najważniejsza idea, idea katalogu domowego. W momencie, kiedy w systemie operacyjnym Linux zakładamy użytkownika, to użytkownik ma swój katalog domowy. Zresztą podobnie jest w Windowsach. Natomiast tutaj, w tym katalogu domowym, mamy pełne prawa tworzenia czegokolwiek. Jak zauważycie, w moim katalogu domowym już trochę różnych rzeczy jest. Tutaj przesunę, żeby pokazać, że trochę różnych rzeczy tutaj mam. Są różne pliki, różne programy, różne foldery. Z lewej strony mam wyszczególnione takie ważne foldery jak pulpit, czyli to, co mam na pulpicie. Proszę spojrzeć. Ja teraz postaram się troszkę to zmniejszyć i zobaczcie, to wszystko, co tu widać na pulpicie, jest również odwzorowane tutaj. Dokumenty, tutaj mam wszystkie dokumenty. Muzyka, tutaj przechowuję moją muzykę. Obrazy, tutaj oczywiście są obrazy. Katalog pobrane, to wszystkie rzeczy, które pobieram z internetu, przeglądarką Firefox, której używam. Wideo, no to są wszystkie moje wideo. Oczywiście kosz i system plików. System plików to wszystkie katalogi i wszystkie pliki, które znajdują się na moim dysku twardym. Większość z nich jest plikami systemowymi i nie mam do nich dostępu. Ale pokażę, tutaj jest home, czyli katalog, który zawiera katalogi domowe. I w home mam użytkownika Adasiek. Tutaj widać, moja nazwa użytkownika to Adasiek, więc mam katalog home i to jest mój katalog domowy. I tutaj mam wszystkie moje rzeczy. Także jeszcze raz przypominam, nie ma tu liter, nie ma żadnych oznaczeń literowych A, B, C, D. Każda partycja to urządzenie. Na przykład u mnie jest partycja urządzenie security, gdzie trzymam moje ważne rzeczy, które są zablokowane dostępem poprzez hasło. To również można sobie w Linuxie zrobić. Bardzo fajnie zresztą. No dobrze, zatem przejdźmy dalej. Tutaj troszkę znowu postaram się powiększyć nasze okienko, o, żeby widzieć więcej. Katalog domowy, pliki i foldery. Foldery widzimy. Pliki też możemy zobaczyć, ale chciałbym pokazać. W dokumentach mam sobie taki folder, który się nazywa artykuły do gazet. W tym folderze mam kolejne podfoldery. Powiedzmy dialog edukacyjny. Tutaj znowu podfolder, proszę zobaczyć, w tym miejscu mam ścieżkę dostępu, kolejne foldery, które przechodzę. Tutaj mam różnego rodzaju pliki. Mam plik o rozszerzeniu PNG, to jest oczywiście grafika. Jeśli kliknę dwa razy lewym klawiszem myszki, otworzy mi się domyślny program do podglądu grafik
i mogę sobie obejrzeć mój plik graficzny. Akurat w szkolnym remiksie Ubuntu mogę również go od razu zaedytować. Mogę zrobić różne funkcje, które można zrobić szybciutko z plikiem graficznym. Dobrze, tutaj nie będziemy zapisywać naszych zmian. Kolejny plik graficzny, później plik o rozszerzeniu ODT, czyli Open Document. To jest plik edytora tekstowego. Jeśli kliknę dwa razy, uruchomi mi się LibreOffice i najzwyklej w świecie mogę zobaczyć tekst, który napisałem. To jest LibreOffice Writer, czyli edytor tekstów. Proszę zobaczyć, niczym nie odbiega od innych znanych Wam zapewne edytorów tekstu. Dobrze, kolejny plik, plik PDF. To oczywiście wszystkim znany PDF, przeglądarka plików PDF również jest. Mogę sobie ją uruchomić i zobaczyć wszystko, co mam w PDF-ie. Teraz kolejny element tego, co chciałbym Państwu przekazać. Otóż właściwości plików. Teraz chciałbym pokazać Państwu następującą rzecz. Klikam dowolny plik i prawy klawisz myszy. Otwiera mi się menu kontekstowe. Znane, prawda? Mogę tutaj otworzyć za pomocą LibreOffice Writer. To domyślna aplikacja. Ale mogę również otworzyć to za pomocą innych programów. Mogę utworzyć dowiązanie, zmienić nazwę, skopiować bądź przenieść do katalogu domowego lub pulpitu z tego miejsca. Mogę przenieść do kosza. Mogę to wysłać do, czyli na przykład przez pocztę lub komunikator. Mogę wyczyścić, zaszyfrować, podpisać, rozpakować, utworzyć archiwum, ale mam też i właściwości. Tutaj mogę zobaczyć dokładne informacje na temat tego pliku. Mogę ustawić sobie inny program, którym chciałbym otwierać nasz plik. Mogę sobie tutaj zrobić, żeby to nie LibreOffice Writer był domyślnym edytorem tekstów, tylko jakiś inny, gdybym go oczywiście miał. Dobrze. Zatem kolejna rzecz. Prawy klawisz myszy, właściwości. Uprawnienia. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne. Pliki w systemach Linuxowych mają swoje uprawnienia i możemy tutaj ustalać, czy dany właściciel, bądź grupa, bądź inni mogą w ogóle czytać, bądź pisać do naszego pliku. I bardzo ważna rzecz. Wykonywanie. Dla niektórych aplikacji konieczne jest ustawienie tak zwanego atrybutu wykonywalności. To jest atrybut, który działa w ten sposób jak rozszerzenie .exe w systemach DOS lub Windows, a więc pozwala na wykonanie danego pliku. Tutaj można zezwolić na wykonywanie pliku jako programu. To jest bardzo ważne i to proszę, abyście zapamiętali, ponieważ czasami jest to potrzebne. Pokażę na przykładzie. W katalogu pobrane mam różnego rodzaju pliki. Mam plik, który jest instalatorem programu Java. Ma rozszerzenie jar. I chciałbym uruchomić go. Mogę go otworzyć za pomocą menadżera archiwów, co spowoduje, że zobaczę wnętrzności tego pliku, bo to jest archiwum tak naprawdę. To dla tych, którzy znają się na Java, nie będzie żadną tutaj jakąś nowością. Dla innych powiem wprost, nie musicie się tym przejmować. Ja tylko zrobię następującą rzecz. Ustawię w uprawnieniach, aby on nie mógł być wykonywany jako program. Dlaczego? Dlatego, że pokażę Wam teraz następującą rzecz. Spróbuję otworzyć go za pomocą Open Java i zobaczę komunikat, że plik is not marked as executable. Nie został zaznaczony jako wykonywalny. Więc muszę to zrobić. Muszę zaznaczyć we właściwościach pliku, właśnie w uprawnieniach, możliwość wykonywania. I w tym momencie mogę otworzyć za pomocą Open Java. Proszę zauważyć, uruchamia się program instalatora, ale
co ważne, było konieczne zaznaczenie tego jednego znacznika, żeby pozwolić wykonywać to jako program. Dobrze. Teraz kolejny element. Inne pliki, które mają rozszerzenie deb, to są pakiety oprogramowania dla systemu Ubuntu, dla systemów Debian i pochodnych. Ponieważ nasz szkolny remix uczniowski opiera się właśnie o Ubuntu, więc pakiety deb to są programy, które można zainstalować w systemie. Jak to zrobić? Otóż dosyć prosto. Klikamy prawym klawiszem myszy i uruchamiamy otwórz za pomocą centrum oprogramowania. W tym momencie uruchomi nam się program, który służy do instalowania innych programów. Za chwileczkę wczytany zostanie ten plik deb i jeśli jeszcze nie był on zainstalowany, będziemy mogli go zainstalować. O, proszę spojrzeć. Visual Programming Language for Kids i tutaj mam przycisk zainstaluj. Gdybym go kliknął, po prostu zapyta się o hasło administracyjne. To jest to hasło, które podajemy przy instalacji systemu i gdy je podam, program zostanie zainstalowany. Ale ja go w tej chwili nie chcę instalować. Zamkniemy to. Chciałbym pokazać kolejny element. Tworzenie archiwów. Zdarza się czasami, że mamy kilka różnych plików. Pokażę to na przykładzie naszych dokumentów, artykułów do gazet. Chciałbym wysłać te pliki mailem. Ale po pierwsze, chciałbym je trochę zmniejszyć, żeby nie były tak duże i chciałbym, żeby było to jedno archiwum. Więc cóż robię? Zaznaczam sobie wszystkie te pliki myszką, klikam prawym klawiszem myszy i wybieram utwórz archiwum. Nazwa pliku, powiedzmy, niech nazywa się archiwum. Mogę wybrać rozszerzenie, a tym samym metodę kompresji. Proszę spojrzeć, jest ich kilka różnych. Natomiast TargZ jest bardzo fajnym sposobem kompresowania. Inne opcje ewentualnie, gdyby były możliwe. I utwórz. Proszę spojrzeć, stworzyło nam się jedno archiwum, jeden plik. Możemy go teraz wysłać mailem. Ale ja nie będę chciał go wysyłać mailem. Chcę go skopiować na pendrive'a. Otóż, szanowni Państwo, teraz włożę pendrive'a do komputera i cóż się okaże? Poza tym, że otworzyło nam się w nowym okienku od razu jego zawartość, ale ta nas nie interesuje, mamy informację, że zamontowano automatycznie wolumen, to pojawił on nam się tu w urządzeniach. Nowy dysk, bo pendrive jest po prostu dyskiem, włożony do komputera, objawia nam się w menadżerze plików, tutaj w urządzeniach. No dobrze, ale jak teraz skopiować? Otóż mamy możliwość naciśnięcia klawisza funkcyjnego F3 bądź wyboru opcji widok i dodatkowy panel F3. To spowoduje, że mamy nagle dwa panele, zupełnie jak w znanym zapewne większości ze starszych użytkowników komputera Nortonie Commanderze. I cóż, tutaj w jednym możemy mieć nasz pendrive, a w drugim możemy sobie przejść do naszych dokumentów. Tutaj artykuły do gazet, tutaj dialog edukacyjny i mamy nasze archiwum. Chciałbym to skopiować. Cóż zrobić? Klikam prawym klawiszem myszy, wybieram skopiuj do i drugi panel. I to wszystko. I nagle nasze archiwum pojawia nam się w drugim panelu. A więc na naszym pendrive'ie. Tutaj mogę również kliknąć prawy klawisz myszy i pokazać Wam rozpakuj tutaj. I szybciutko zostanie rozpakowane archiwum, został stworzony folder o nazwie takiej jak nazwa pliku archiwum i w tym folderze, proszę zobaczyć, mam dokładnie te pliki, które spakowałem poprzednio na dysku. Jak wyjąć poprawnie pendrive, ponieważ pendrive jest takim urządzeniem, na którym zapisy dokonują się po jakimś czasie dopiero, więc żeby być pewnym, że to, co skopiowaliśmy, na nim zostanie, musimy bezpiecznie usunąć sprzęt.
naszym szkolnym remiksie Ubuntu robi się to w ten sposób, że tutaj w urządzeniach, przy nazwie urządzenia, mamy taki przycisk, który jest jakby wysunięciem pendrive'a. Jeśli ja go kliknę jeden raz lewym klawiszem myszy, to po prostu bezpiecznie zostanie usunięty nasz pendrive z systemu. Teraz mogę go wyjąć i przełożyć do innego złącza USB. Włożę go ponownie i zobaczycie, że nasze archiwum, o tutaj, oraz folder o nazwie archiwum z zawartością istnieją na naszym pendrive. Szanowni Państwo, to tyle, jeśli chodzi o podstawy obsługi plikami i obsługę menadżera plików w szkolnym remiksie uczniowskim. Mam nadzieję, że ten samouczek będzie dla Was przydatny i będziecie mogli z tego korzystać i często sobie kopiować pliki w różne miejsca, jeśli tylko będą Wam potrzebne. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia i do zobaczenia w innych samouczkach.